KSW 50 na media treningu. Właśnie, na media treningu pokazałeś, że jesteś pełen energii i naprawdę chce ci się wejść do tej klatki i zrobić tam swoją robotę. W jakim jesteś nastroju przed tą walką z Jaysem? Tak jak zawsze, zresztą widać. Zawsze jestem zadowolony, chcę się bić. Po to trenuję, po to tutaj jestem. Czuję się dobrze. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie też po mojej myśli. Wspomniałeś o tym, że jak się zastanowisz nad swoimi wcześniejszymi walkami, to wtedy, kiedy wchodziłeś bez większego namysłu w przeciwnika, to wychodziło po twojej myśli, a jak zaczynasz trochę więcej myśleć, starać się układać jakoś ten pojedynek, to nie wychodzi tak, jakbyś tego chciał. Kogo teraz zobaczymy w klatce? Jakiego Damiana? Bardziej poukładanego, myślącego, czy takiego właśnie szalonego, jakiego też kochają fani? Myślę, że podzieliłem to tak jakby wszystkiego po trochu. Można powiedzieć, że podzieliłem to na cztery części, także wszystko po 25%. Czy też wszystkiego po 25% próbowałeś, trenowałeś podczas obozu przygotowawczego? Jak ten obóz przebiegał? Gdzie? Czy tylko i wyłącznie WCA, czy gdzieś jeździłeś? No tak jak zawsze, gdzieś tam czasami wyjeżdżamy do Zakopanego. Myślę, że teraz po Nowym Roku tak będę chciał wylecieć do Stanów na jakąś dłuższą chwilę, żeby tak jakby zwiedzać przede wszystkim inne kluby, trochę świata i po prostu zobaczyć inne tak jakby kultury, jak też inaczej się zawodnicy przygotowują i trenują. Na razie cały czas przygotowuję się w klubie. Fajnie było, bo przyjeżdżali do nas zawodnicy z Bułgarii, z trzech, z różnych też organizacji. Przede wszystkim mam bardzo dobrych sparring partnerów też u siebie na miejscu. Jeśli chodzi o treningi, głównie raczej skupiałem się na stójką, bo to wiadomo, gdzieś te takie sprawy grapplerowe czy zapaśnicze, no to można powiedzieć, że mam bardziej je opanowane niż jakieś tam tak jakby zachowania w kryzysowych momentach, jeśli chodzi o stójkę. Także przy tym tak jakby baczniej zwracaliśmy na to uwagę. Podczas treningu, w zasadzie po media treningu, w rozmowie krótkiej z Dominikiem wspomniałeś o tym, że podglądasz najlepszych, obserwujesz m.in. Khabiba Nurmagomedova. Jakie wnioski wyciągnąłeś z jego ostatniej walki, tej sobotniej z Dustinem Poirierem? Żeby cały czas tak jakby dominować swoją najlepszą płaszczyzną. Ale wiadomo, że Khabib jest zawodnikiem tak jakby wywodzącym się z stylu wolnego. Jego wejścia w nogi są naprawdę błyskawiczne i myślę, że mało który zawodnik tak szybko potrafi wchodzić w nogi. No co, tak naprawdę nie mierzy się z zawodnikami lepszymi od ciebie w stójce, tylko cały czas gdzieś chodzi poza tym dystansem. Ale też nie ma co się oszukiwać. On ma jednak doświadczenie w klatce czy na macie gigantyczne. Myślę, że z 200-300 walk w ogóle w małych rękawiczkach zrobił w innych, może nie organizacjach, ale w innych stylach. Także robił te walki. No już 28-0 ma tak jakby już w tym MMA, tak? Tak jakby w głównym, także no wiadomo, on to jest dopiero tak jakby zawodnikiem i by policzyli jego wszystkie walki, no to myślę, że też by miał najwięcej na świecie, tak? No i fajnie tak się wzorować po prostu na kimś. Nigdy tak jakby wcześniej się nie wzorowałem, ale mówię, ten gość robi na mnie duże wrażenie. Pokazałeś dzisiaj podczas treningu kilka wyniesień. Czy to jest coś, czego możemy się spodziewać? W zasadzie Tony Giles może się spodziewać, że będzie fruwał po klatce? Niech się spodziewa wszystkiego. Przed ostatnią walką mówiłeś o tym, że chcesz troszeczkę więcej minut spędzić w klatce. Czy to też będzie dla ciebie ważnym elementem walki w sobotniej? Nie wiem, no wszystko. Zobaczymy, jak się ułoży. No, nie nastawiam się ani na długą walkę, ani na krótką, tak? Będę próbował tak rozgrywać tak jakby swój pojedynek, swoją walkę, żeby szła na moją korzyść. I wtedy, kiedy by widział, że mogę ją tą walkę zakończyć, to będę ją kończył. Ostatnio byłem prawie 3 rundy całe. Prawie rok minął od twojej walki w Londynie z Michałem Materlą. Jak się rozwinąłeś jako zawodnik przez ten czas? Nie wiem, się okaże w sobotę. Na pewno się rozwinąłem, no skoro codziennie trenuję i uczę się czegoś nowego, no to raczej się rozwijam. Jais walczy bardzo agresywnie, to bardziej przeszkoda czy ułatwienie, bo nie ma tej chłodnej głowy? Czy to zależy, no... Tak naprawdę przy tej masie już 90 kilo, no to czasami może być taki przypadek, że po prostu ktoś wpadnie chaotycznie, strzeli, gdzieś dobrze trafi i zawodnik pada. Ale to może też być na jego niekorzyść, może gdzieś po prostu tego nie zrobi, zmęczy się szybciej, nie dotrwa do drugiej rundy, nie dotrwa do trzeciej i gdzieś to dalej może się rozwijać na moją korzyść. A ty jesteś przygotowany na ten chaos, o którym mówisz? Nie wiem, to sam nie wiem, no okaże się, no to mówię, no tego nie przewidzisz, tak? Są zawodnicy, którzy po prostu wiele wytrzymują, są zawodnicy, którzy mniej wytrzymują. Wszystko zależy to, kto jak trafi i w jakiej jest predyspozycji. Ale jeżeli się trenuje, to ciężej się przygotować pod takiego zawodnika? Czy da się kogoś namówić na treningu, żeby wlatywał właśnie w ten sposób? No tak, są sparring partnerzy, którzy walczą podobnie do różnych zawodników i w jakimś tam stylu. Miałem oczywiście też sparring partnerów, którzy tak jakby od pierwszej rundy już
którzy bardzo mocno szli, uderzali. No na treningu to wygląda inaczej, tak? No po pierwszej rundzie się męczyli, także to nie jest wcale tak jakby dobre, tak? Żeby 100% wywalać siebie w pierwszej rundzie, a później gdzieś tam noga się podwija i do drugiej już nie mają siły wychodzić. Tony Jones to jest taki zawodnik, o którym polscy fani nie słyszeli albo słyszeli niewiele, więc gdy ogłoszono twoje zestawienie z tym zawodnikiem, pierwsze jakieś tam opinie były takie, że dlaczego dają takiego słabego zawodnika Damianowi? Czujesz to też tak, czy odbierasz to też w ten sposób, że dostałeś zawodnika na przetarcie? Tak szczerze, jak do tego podchodzisz? Szczerze, każdy zawodnik, który dostaje już w jakiejś tak jakby większej albo bardziej znaczącej organizacji walkę, to nie jest jakimś ogórkiem. To, że na przykład on na papierze walczy z zawodnikami, którzy nie mają dodatnich jakichś tam rekordów, albo mają małe te rekordy, to nie znaczy, że jest słaby. Już nawet tutaj mówię, wspominając nawet Aleksandra Ilicia, który no nie jest nie wiadomo jak dobry, ale jest dobrym, znaczy mega dobrym, a jest dobrym zawodnikiem. Też tak jakby mówiono, że nie wiadomo z kim on się bił, kogo tam znokautował. Się okazuje, że jest bardzo dobrym tak jakby zawodnikiem, dobrze rozgrywa swoje pojedynki, przede wszystkim jest mańkutem, dobrze trzyma dystans, dobrze kopie tymi nogami, rozbija swoich zawodników. Tak samo tutaj, no zawodnik jest zawodnikiem. Każdy ma tak jakby twarz, każdy może wygrać i każdy może przegrać. Także ja nie lekceważę tego pojedynku i naprawdę bardzo poważnie podchodzę tak jak do każdej innej walki. London jest dla ciebie miejscem szczęśliwym. Czy liczysz, że to szczęście tym razem będzie ci również towarzyszyło w sporcie? London jest dla mnie normalnym po prostu miastem, tak? I już nie zwracam na to uwagi. Czy kiedyś tam walczyłem, zdobyłem medal, czy biłem się i przegrałem z Michałem Materlą. Miejsce jak miejsce. No, liczy się tak naprawdę predyspozycja i to dla mnie, żebym wygrał walkę. Ważenie już w piątek. Ile zostało kilogramów do zbicia? Nie wiem, nie ważyłem się dzisiaj rano, ale wszystko przebiega po myśli.